Nazywam się Mariola Balcewicz, stan wojenny spędziłam na Górnym Śląsku, konkretnie w Bytomiu. I może zacznę od opowieści z mojej szkoły. Ja uczęszczałam wtedy do liceum ogólnokształcącego nr 4 imienia Wolesława Chrobrego. I najbardziej aktywną osobą, nieupamiętnioną do tej pory, jest Joanna Kępińska. To była koleżanka z klasy równoległej, ja bardziej z nią się kolegowałam z kościoła, która nie mówiła nam o wielu rzeczach, a która bardzo się mocno zaangażowała w Polatach. Wiemy, że to nie było tylko o międzyszkolny ruch oporu, to było także KPN, która nagle była i w 1985 roku w czerwcu już przestała być. Co smutne, że to, co udało mi się dociec i znaleźć w tej chwili, to jest, że doniósł na nią jej wykładowca z Akademii Ekonomicznej w Katowicach na owy czas. Niestety mam tylko pseudonim i straciła życie. Sprawa była umorzona, jak wiadomo, zamordował ją ktoś, kogo ona znała, bo nie było śladu włamania. Po prostu ktoś wszedł do mieszkania, ona kogoś wpuściła. I niestety to już był koniec. To było dla mnie szokiem, kiedy się dowiedziałam, że jej nie ma, bo dawała sobie radę i studiowała zaocznie. Może mówię chaotycznie, ale lepiej wyrzucono ją ze szkoły, że nagle się dowiadujemy, że jej nie ma. Co gorzej, do tej pory szkoła na swojej stronie internetowej, kiedy podaje swoich uczniów z dawnych lat, nie ma tej dziewczyny. Kiedy się upomniałam o tą dyrektora szkoły obecnego, bardzo się zdenerwował, że ja czegoś tam chcę, przecież to jest nieprawda i w ogóle i takie tam sprawy. I to, co mnie bardzo boli, że pukając do różnych osób, żeby zrobić jej małą tabliczkę, choćby w szkole, czy na domu, gdzie to było, bo mieszkała w mieszkaniu swojej babci, niestety w tej chwili jest to bezskutecznie. Pozyskałam informację, że muszę szukać prokuratora, który rozpocznie, przy IPN-ie, który rozpocznie śledztwo raz jeszcze. I dopiero wtedy, kiedy to śledztwo będzie zakończone ze wskazaniem na konkretną osobę, to wtedy będę mogła ją upamiętnić. I myślę, że z mojej szkoły to była największa działaczka. Mieliśmy jeszcze nauczycielkę angielskiego, która się wycofała zupełnie. Po prostu działała, ale kiedy jej zagrożono, że może zginąć, odeszła ze szkoły i zajęła się szyciem bielizny. W tej chwili jest tłumaczem przysięgłym, także do zawodu powróciła. I w zasadzie cały czas żyliśmy w takim lęku, że coś się stanie, kto będzie następny. Widzieliśmy codziennie takich dwóch smutnych panów, którzy przychodzili do szkoły, do dyrektora i siedzieli u niego tam przez tyle godzin, żebyśmy mieli lekcję i wychodzili o godzinie 15, tak? Po czym dyrektor zaraz odszedł na emeryturę i później jakoś poszedł do garażu i też już nie żył. Ja nie wiem, czy to są przypadki, ja po prostu tylko stwierdzam fakty, które w jakiś sposób gdzieś mi się układają. W Bytomiu to tak tego stanu wojennego nie było specjalnie widać, bo to miasto było górnicze, nowe czasy, to tam było 200 tysięcy chyba w sumie mieszkańców, ale ani manifestacji jakichś tam szczególnych przynajmniej ja nie kojarzę. To ZOMO, co tam wokół jeździło. I taki facet, co moja mama zawsze mówiła, mówi, popatrz, to nie jest normalny człowiek, przecież on siedzi na tej ławce i patrzy się w te nasze okna, no bo był taki facet. I myśmy nie rozumiały długi czas z mamą, czemu ten facet jest w stanie siedzieć cały dzień. To byli bliźniacy. Bo myśmy to gdzieś po jakimś zobaczyły, że faceci się zmieniają, a wyglądają dokładnie tak samo. Aha. To takie jakieś z takich tam obrazków. Szkoda, że mój mąż tu nie może być, bo on jakby ma dość, znaczy może nie dość spore dokonania, ale to, że na przykład, że ukrył w domu swoich rodziców całe archiwum Politechniki, całe archiwum Solidarności z Politechniki Wrocławskiej. To, że ukrywał
działaczy w swoim mieszkaniu, gdzie można było przechodzić z jednego bloku do drugiego. Jak ktoś tam, jak był Miklaszewski, Aureliusz ścigany, no to tam się chronił u mojego męża, tak? No i tam takie różne rzeczy właśnie pomocowe i te wspierające. A może powiem o takiej historii, która może jest nieważna, może jest ważna. Bo kiedy nastały strajki we Wrocławiu, no to chciał się do tej zajezdni dostać. Kiedy podszedł tam do tej bramki, ktoś wziął od niego tą legitymację, popatrzył, gdzieś tam poszedł, nie. Pan tu nie może wejść. On mówi, a to dlaczego ja nie mogę tu wejść? Bo pan Skonka tak powiedział. I jakiś czas później tenże pan Skonka pojawił się w telewizji w czasie stanu wojennego, który pluł na Solidarność, mówił, no zupełnie jak... co gorzej, ten pan Skonka jest obecnie chyba prezesem pokrzywdzonych przez stalinizm, czyli ten Związek Represjonowanych Ofiar Stalinizmu. Byliśmy kiedyś na takich uroczystościach pod obeliskiem w centrum miasta na Świdnickiej i kiedy mój mąż Wojtek Popkiewicz zobaczył, że Skonka przemawia, no to tam krzyknął: przecież wyście zdradzili, co pan tu w ogóle robi, jak pan śmie tutaj występować między tych ludzi. Skonka tak się czasem tak, a to wyście zdradzili. Uroczystości się po prostu zostały kompletnie rozwiązane, rozwalone i to tak. Także nie mieliśmy okazji, ja nie wiem, może jakoś specjalnie działać, tak jakoś bardziej tak gdzieś z boku wspomagając. Natomiast no... cały czas był po tej stronie Solidarności, kiedy prowadził grupę muzyczną Ad Libitum i powiedziano mu, wiecie co, to wy tu wystąpicie na 1 maja. Powiedział, nie, no my nie wystąpimy my na 1 maja, bo ani my nie chcemy, ani muzyka, którą gramy, nie pasuje, idzie do 1 maja. I tak się skończyły jego występy, był zakaz również jakichś tam wyjazdów innych. Stan wojenny był dla niego również bardzo bolesny, bo miał możliwości wyjazdu na turnę z grupą do Stanów Zjednoczonych i tu powiem, że jego piosenki, między innymi To kocham świat, przetłumaczył Czesław Miłosz i kiedy przyszły te listy od Polonii Amerykańskiej, no wiadomo, że otwarte były i tak dalej, no wiadomo, że zakaz wyjazdu i tak dalej, więc jakby to tak trudno powiedzieć, że byliśmy uczestnikami, bo takimi czynnymi, tak? Natomiast gdzieś tam na pewno było to wsparcie, tak? No jakoś trudno mi pozbierać myśli, kiedy rok temu rozmawiałam, to jakoś bardziej miałam to chronologicznie poukładane, a dzisiaj tak może bardziej chaotycznie. Dziękuję.